Dzień dobry Państwu. Good afternoon dla English speakers i guten Mittag dla tych, którzy jeszcze z innych językach mówią. I tak, wisienka na torcie. Mi było przyjemność wiele razy być dobrą kawą po śniadaniu, dobrym aperitivem przed obiadem, a dzisiaj wisienka na torcie po dobrej kawie, po dobrych ciastkach. Także dziękuję uprzejmie. Miło jest tu być z Państwem. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. I mam nadzieję, że tym swoim wystąpieniem jak gdyby, no, podkreślę miłą atmosferę i dam wstęp jak gdyby pozostałym kolegom w prezentacji. I tak, rozpoczynając moją prezentację, powiem tak. Trochę pytań, trochę odpowiedzi, nie wiem, których będzie więcej. Jeżeli ktoś z Państwa będzie chciał uczestniczyć, zapraszam serdecznie, ale nie wiem, czy na wszystko jestem w stanie odpowiedzieć. Na pewno się postaram. I tak, pytanie numer jeden. Czy można stworzyć przyszłość? Pytanie przewrotne i nieprzewrotne. Według mnie teoretycznie można, ale czym jest przyszłość tak naprawdę? Możemy na to popatrzeć z różnych stron, z różnych aspektów, bo jeżeli przyszłość to jutro, to tworząc jutro, to tworzymy już je dziś czy nie dziś. Wydaje mi się, że najlepszym odpowiedzią byłoby to, że jutro to dziś, tyle że jutro. Bo staniemy jutro, dzisiaj, tak przewrotnie i będziemy się zastanawiali, a gdzie jest różnica? Skąd się wzięło to jutro, skoro jest to dzisiaj? Najważniejszym jest to, według mnie, że podstawową różnicą tutaj jest to, żeby oddzielić jutro od jutra, od dziś do dziś, jest wyobraźnia. Ponieważ to do przyszłości, tak? Przyszłość należy do wyobraźni, jak powiedział Albert Einstein. Nie ma innego stwierdzenia, nie ma innego lepszego powiedzenia. Ja bym jeszcze dołożył tutaj słowa Walta Disneya, który kiedyś powiedział, jeżeli potrafisz sobie coś wyobrazić, to potrafisz to zrobić. I tu właśnie pojawia się przykład firmy Samasz, która została stworzona 38 lat temu, już praktycznie ponad 38 lat temu, przez jednego człowieka, pana inżyniera Antoniego Stolarskiego, który miał pewien pomysł, pewną wizję. Coś przed sobą miał, założył jedną najważniejszą rzecz. Chciałbym spełniać oczekiwania swoich klientów. I ta myśl cały czas prowadziła jego od samego początku działalności do dnia dzisiejszego, bo jest prezesem firmy, dobrze się czuje, człowiek 70-kilkoletni, a nadal jest w sterach zarządu. I tak, 38 lat na rynku, ponad 1000 pracowników, a rozpoczynał od zatrudnienia dwóch. Dzisiaj, po tych 38 latach, mamy 1000 plus jeszcze praktycznie 30% tego pracujących dla nas w kooperacji. Ponad 10 tysięcy maszyn rocznie produkujemy, a rozpoczynaliśmy, pan Antoni rozpoczynał, od jednego produktu w ciągu roku. Mamy ponad 300 modeli maszyn obecnie i to są maszyny zielonkowe, a także maszyny komunalne, ale już nie ma tej, od której żeśmy rozpoczęli. Czyli dokonała się zmiana, dokonała się realizacja pewnej wizji i przekształcenie w cokolwiek innego, co było odpowiedzią na pytanie, co potrzebuje rynek. Mamy ponad 50 rynków eksportowych, to a propos tego potwora. Czy to jest potwór? Nie wiem, to jest pewnego rodzaju globalizacja, którą jak gdyby wszyscy się spotykamy i musimy się zmierzyć. Czy to wychodzi na dobre, czy nie? To odpowiedź zostawię Państwu na sam koniec. I ponad 3 hektary przestrzeni produkcyjnej w tej chwili i stale wzrastamy, a rozpoczynaliśmy od tego, żeby to był jeden wynajęty garaż gdzieś daleko w Białymstoku, schowany w miejscu, do którego było generalnie trudno dotrzeć. Taki przykładowy, można powiedzieć, sen polskiego przedsiębiorcy w amerykańskim stylu za polskie pieniądze w polskiej rzeczywistości lat 80. Patrząc po średniej wieku, Państwo wiedzą, o co chodzi. I teraz tak. Nie aż tacy starzy, ale przynajmniej wiecie, o co chodzi. Nie muszę wracać do historii, żeby opowiadać, jak to drzewniej bywało. W każdym razie firma od wielu lat notuje jak gdyby ciągły rozwój. Ten ciągły rozwój jak gdyby jest pokazany tutaj w postaci słupków. Co jest ciekawego dla mnie, to jest to, że rozwijamy się, inwestujemy, zmieniamy. Rok 2018 pokazany na tym słupku, to jest dla nas też rozpoczęcie kolejnej historii, ponieważ to jest miejsce, w którym obecnie się znajdujemy, czyli ta nowoczesna fabryka. I tak jak widzicie, mimo przejścia, mimo pewnych trudności, które mieliśmy z aklimatyzacją w nowym miejscu, bo się dużo procesów pozmieniało, czyli dostosowaliśmy się do nowej sytuacji, poszliśmy tak czy inaczej do przodu. Tak? Ciągle się rozwijamy, ciągle tworzymy nowe rzeczy. Teraz tak. Czy te zmiany i wszystko, co się wokoło działo,
całe środowisko, czy rzeczywiście ono ma wpływ na nas, czy ma wpływ pozytywny, czy nie ma wpływu pozytywnego. Trudno jest na to pytanie odpowiedzieć, ale zawsze jest coś, czego się nie spodziewamy. Zawsze jest coś, co wpływa na zmianę. Do niedawna żyliśmy w świecie, w którym było teoretycznie wszystko ustawione. Wszyscy wiedzieliśmy mniej więcej, w którą stronę przychodzi. Nagle pojawiło się coś, co, jak powiedział Albert Einstein, nie wiedziało, że powinno przyjść, zrobiło swoje i nagle zrobiła się zupełnie nowa sytuacja. A czym to coś było? To był nic innego, albo to były nic innego, jak czarne łabędzie ostatnich lat. Pewnie wszyscy mogą je wymienić jednym tchem. COVID-19, tak? Blokada kanału i ostatnia tragedia, która się dzieje na naszych oczach, czy jesteśmy świadkiem historii, czy w myśl powiedzenia chińskiego, obyś żył w ciekawych czasach, niestety przysło nam przeżyć w tych ciekawych czasach. Co to powoduje? Co to powodowało i w którą stronę to będzie zmierzało? Mamy zmiany, jeśli chodzi o właśnie wzrosty cen, które odbiły się na wszystkich przedsiębiorstwach, które żyją jak gdyby w naszym społeczeństwie. Dalej odbiły się to przynajmniej na naszym rynku i na naszym biznesie w postaci wzrostu cen surowców, tak? Czyli czarny łamanie spowodował to, że z jednej strony mamy doprowadzić, czyli dać klientowi to, co potrzebuje, w cenie, której potrzebuje, ale nagle okazuje się, że wcale niekoniecznie można to dostać. I pytanie, czy takie czarne łabędzie już w historii występowały, albo czy w ogóle występowały? Odpowiedź już dali nam starożytni, którzy kiedyś powiedzieli, historia magistra vita est, czyli historia jest nauczycielem życia. I to szanowne grono, które tu jest, myślę, że spotkało się z najważniejszymi, przynajmniej dla tej uczelni, słowami, które gdzieś zostały już zapisane i jeszcze raz pokazane. Ponieważ matematyka i fizyka wybrała pewne cytaty z historii, które dla niej były istotne, tak? Chemia powiedziała też, dla nas to jest istotne. Fizyka powiedziała, a także biologia. Ja zadałem sobie pytanie, a czy jest takie, można by powiedzieć, najważniejszą rzecz, którą wyciągnęliśmy z historii i tak naprawdę dokąd my wszyscy zmierzamy z tym wszystkim? Według mnie jest. Każdy z was, tak jak tutaj siedzi, każdy z państwa mógłby powiedzieć, ja mam swój cytat, który by za tym wszystkim szedł. I ja też mam. Mój cytat to przeżywa gatunek nie najmocniejszy, nie najinteligentniejszy, ale taki, który najlepiej przystosowuje się do zmian. I moim zdaniem to, co pokazałem przed chwilą, parę slajdów wcześniej dotyczących historii Samaszu, ale też historii wielu innych firm. Jedne wzrosły, drugie upadły, tak? Bo działały, współdziałały, korzystały, albo jak te portugalskie statki poszły na dno, ponieważ próbowały walczyć z czymś, co jest nieuchronne. Pytanie, czy warto? Moim zdaniem nie. Bo to, co trzeba zrobić, to jest właśnie to, co pokazuje ludzkość. Dostosować się do zmian. I teraz pytanie, my jako ludzkość, my jako społeczeństwo, my jako ludzie, w jaki sposób się dostosowujemy? Czym dla państwa jest to zdjęcie, które w tej chwili pokazuję? Czy jest czymś nadzwyczajnym? Czymś zupełnie obcym, nienaturalnym? Już dzisiaj nie. Dzisiaj osoba pracująca przy swoim biurku, które ma w domu, w dowolnym miejscu na świecie. Mieliśmy wideokonferencję, łączenie się z panią doktor z Madrytu, jeżeli dobrze pamiętam, z Hiszpanii, z innych miejsc. Jaki problem jest dzisiaj pracować gdziekolwiek? Jaki problem jest zbudować stanowisko pracy, które przysłowiowo dzisiaj zabierają, przepraszam, panie do torebki i mogą w dowolnym miejscu w świecie, gdyby pracować bez żadnego problemu. Kiedyś problem było dojechać do pracy, dzisiaj to tak naprawdę praca dojeżdża do człowieka. Tak? Komputery, które posiadamy dzisiaj, to są narzędzia, które u ludzi, którzy żyli w latach 60. i wysłali człowieka w kosmos, to było coś, co nie było nie do opisania. Tak? Tam były komputery, które by miały moc obliczeniową dzisiejszych kalkulatorów, które się kupuje za przysłowiowe 5 zł. A tu stoją narzędzia, które potrafią o wiele więcej. Otóż to, my dostosowujemy się, bo tak naprawdę gonimy technologię, która się zmienia wokół nas, którą sami napędzamy. Ale co jest najbardziej, nie wiem czy przerażające, ale najbardziej widoczne, że zmiany w technologii, które tutaj widzimy, czyli które są wokół nas się dzieją, sztuczna inteligencja, wszystkie czujniki, wszystkie przedstawianie danych, analizy, obliczenia, gonią, a nawet uciekają przed wszystkim, co się dzieje wokół, a szczególnie przed biznesem. Chociaż biznes próbuje jak może, ponieważ biorąc pod uwagę badania z innego źródła, tak,
Technologia jest doganiana najszybciej przez, można powiedzieć, osoby indywidualne, tak? Bo tu chwilę wcześniej, w którejś z prezentacji padła informacja, że dzisiaj już nie patrzy się na to, jakie człowiek ma wykształcenie, tylko jak dobrze dopasowuje się do tego, co się pojawia na rynku, jakie jest zapotrzebowanie. I to jest właśnie to w tym potwierdzone w tym wykresie. Tak? Zaraz za tym idą firmy, też przywoływane startupy, tak? Tam siedzą ludzie albo tworzą je ludzie, którzy tworzą, myślą, są otwarci. Nie wszystkie startupy wychodzą, ale wychodzą naprzeciw zmianom. Tak? I można powiedzieć przysłowiowo na szarym końcu firmy albo instytucje państwowe. To niestety we wszystkich krajach jest coś, co jeszcze ma dużo przed sobą do zrobienia. I teraz tak, my jako firma, jako ludzie, jako team Samar zadaliśmy sobie pytanie. Skoro wiemy, że istnieją czarne łabędzie, były, są i będą, i to w ogóle nie ma o czym mówić. Skoro wiemy, że istnieje przemysł 4.0, o którym wszyscy mówią, to się rozwija, pojawiają się nowe technologie, wszyscy zgonimy, to tak naprawdę jaki jest nasz pomysł na to, żeby dalej się rozwijać? Po co, w którą stronę, dlaczego i dla kogo tak naprawdę? Była taka bajka, pomysłowy Dobromir, jeżeli tam przyszła żaróweczka, coś się przypomniało, postukało. Myśmy się też oświecili. Chociaż trudno powiedzieć, że to jest światło, skoro to są tak zwane rzeczy oczywiste, oczywista oczywistość, która wpadła do wszystkich. I doszliśmy do tego, że Smart Factory jest naszą drogą, tak, która pomaga nam w realizacji strategii Samosz. Tak, realizacji strategii, która do tej pory nie była opisana i nie jest jasno napisana, co jest taką naszą konkretną strategią, ale to jest nic innego, jak doprowadzenie do tego, że dostarczymy dla naszego klienta dokładnie to, co potrzebuje, wtedy, kiedy potrzebuje i tak, jak potrzebuje. Tak? I naszą strategię i naszą opisaliśmy na trzech kluczowych filarach, które są właśnie tym Smart Factory, czyli są tłumaczone u nas jako nasz program transformacji cyfrowej. I te wszystkie trzy filary, jak innowacje technologiczne, systemy IT, a także digitalizacja, służą niczemu innemu, jak efektywności naszego działania po to, żeby być bliżej, po to, żeby być bardziej efektywny i po to, żeby lepiej odpowiadać na potrzeby naszego klienta. Bo dzisiaj tworzymy produkty, usługi i realizujemy to, co potrzebuje nasz klient. Czy możemy je zrobić lepiej? Pewnie, że możemy. I potrzebujemy właśnie filarów, które nam w tym pomagają. Te filary służą do tego, żeby właśnie ta efektywność podnosiła się poprzez to, że my dostosowujemy się do zmian. Czyli wracamy znowu do Darwina. Naszym głównym motorem jest nic innego jak innowacje technologiczne. Szeroko o tym gdyby mówili wszyscy praktycznie prelegenci. Od tego nie uciekamy. To technologia ucieka od nas, a my tak naprawdę ją dzisiaj gonimy. Czy my musimy się bać technologii? Wcale się nie musimy. Jak na tym przykładzie, technologia służy nam, a nie my technologii. Albo odwracając i wracając do historii, tabakiera do nosa czy nos do tabakiery. Sprawa jest bardzo oczywista. I teraz poprzez innowacje technologiczne dbamy o to i pilnujemy tego, żeby jakość była na właściwym poziomie, a żeby była jakość na właściwym poziomie, musimy zadbać o to, żebyśmy mieć powtarzalność, a powtarzalność to są procesy. A żeby były procesy i dobra powtarzalność, musi istnieć automatyzacja. Automatyzacja musi istnieć dlatego, że dzisiaj zdolności ludzkie albo umiejętności ludzkie są na bardzo, można powiedzieć, wyczerpanym poziomie, tak? Jeżeli można to w ten sposób ująć, mało po polsku, ale obrazując to, że ludzi do pracy jest coraz mniej, do pewnych gdyby zawodów. Z drugiej strony pewne zawody dążą do tego, że zaginą, ale pojawiają się nowe. Więc kwestia jest tego, żeby przełożyć z miejsca na miejsce, z istniejących, które giną, zastąpić je automatyzacją po to, żeby realizować to, co potrzebujemy, na rzecz tego, co potrzebujemy w przyszłości. U nas technologia jest właśnie niczym innym jak naszym silnikiem efektywności. Postawiliśmy na to w wielu aspektach, tu podam tylko kilka. Nasza firma, jak podobnie jak branża cała metalowa, bazuje na tym, że mamy ogromną ilość spawania, tak? A spawaczy wykształconych z dobrym doświadczeniem, z dobrymi umiejętnościami, powiedzmy sobie szczerze, jest coraz mniej. Więc to, co można zrobić, to właśnie pójść w automatyzację. Postawiliśmy na to, że rozwijamy stanowiska właśnie zrobotyzowane. I tu znowu pojawia się sytuacja taka, że okej, nie mamy spawaczy, ale musimy mieć ludzi, którzy umieją te urządzenia obsługiwać.
Więc pojawia się znowu konieczność na to, żeby rozwijać, tak? Uciekamy albo inaczej. Jesteśmy zmuszeni, żeby odejść z jednego miejsca, idziemy w drugie. Zbudowaliśmy i rozwinęliśmy przez ostatnie 2 lata jeszcze do niedawna najnowocześniejszą malarnię w Polsce. Dostaliśmy za nią nagrodę. I to, co zrobiliśmy w zeszłym roku, to stworzyliśmy w pełni zautomatyzowany cykl malarski, bo do tej pory mieliśmy sytuację taką, w której malarnia działała prawie że w cyklu automatycznym, ale problem polegał na tym, że trzeba było ją zasilać, czyli ręcznie, można powiedzieć, zawieszać detale, piaskować, zdejmować, zawieszać, zdejmować, czyli bazowaliśmy na zasobach ludzkich, które znowu są ograniczone. I nasza praca na 3 zmiany spowodowała to, że staliśmy przed ograniczeniem. Albo będziemy tylko i wyłącznie na poziomie 8 i mniej, albo pójdziemy wyżej. Więc doszliśmy do wniosku, co zrobić, żeby było lepiej. To znaczy, że podnieść właśnie kolejny etap, czyli zautomatyzować proces malarni. I to żeśmy zrobili. Zaoszczędziliśmy całą 1 zmianę produkcyjną i otworzyliśmy możliwości technologiczne, żeby wykorzystać 3. I już ją wykorzystujemy. Wisienka na torcie, wracając do prelegenta. Najnowszy nasz projekt, który właśnie za chwilę będzie już w pełni zrealizowany, stąd wizualizacja projektowa, w pełni zautomatyzowany magazyn blach, łącznie połączony właśnie z laserami, czyli jest rozładunek, załadunek, wykonanie operacji, zaparkowanie z powrotem do magazynu wykonanych detali, łącznie z rozdzieleniem rzeczy, które nie będą już więcej użytkowane. To pozwoli nam zaoszczędzić kolejne zasoby ludzkie, ale jednocześnie przyspieszyć nasze działanie, ponieważ ten w pełni zautomatyzowany magazyn będzie działał 24/7. Nieważne kiedy, nieważne jak długo, ważne, że będzie przynosił efekty. To, co żeśmy popełnili, minuta? Ja dopiero zacząłem. Dobra. Połączyliśmy w tych 3 projektach, połączyliśmy wiele środowisk, które nam jak gdyby pomagały w życiu i pomagają nadal usprawniać. Drugi aspekt, systemy IT. Tak? Tu usuwaj ograniczenia lub minimalizuj negatywne skutki. To jest najważniejsza rzecz, na którą trzeba się skupić, ponieważ bez tego, gdyby siła pracy ludzkiej i umysłu ludzkiego będzie zniweczona. Więc myśmy poszli o krok dalej. Pomimo, że dzisiaj jesteśmy w sytuacji, w której mamy wiele systemów połączonych w różne sposoby po to, żeby sobie życie ułatwiać, idziemy w to, że będziemy stosowali kolejnej wyższej jakości systemy, które między innymi tu są opisane jako PLM, czyli to są systemy gdyby do zarządzania cyklem życia produktów. Dzisiaj robimy to praktycznie ręcznie. Przy użyciu plików systemowych i tak dalej przenosimy dane ręcznie do innego systemu. Naszym docelu jest w jednym miejscu rozpocząć całą konstrukcję, przenieść to na technologię, przenieść to na ERP i przenieść to na efektywne wykonanie produkcji. Nie ma innej drogi i innego lepszego sposobu, żeby w jednym miejscu załadować dane, przetworzyć je tyle razy, ile potrzebujemy, ale nie dublować informacji. Mariusz to mnie chyba zaraz zabije. I właśnie to, optymalizujemy procesy wytwórcze, a także procesy IT i używamy do tego, bo tutaj w zasadzie nie słyszałem tego, ale to po drodze na pewno wybrzmiewa, technologię low-codową, tak? Czyli wszystko, co możemy ze sobą połączyć, niekoniecznie bezpośrednio tym, o czym pomyślał producent, a zrobić to naokoło, zrobimy to zawsze naokoło, ponieważ to służy człowiekowi. A po co to robimy? I jaka jest miara sukcesu, gdyby każdego procesu projektowego, to jest to, że naszym największym skarbem są ludzie i to od nich zależy 80% sukcesu wdrożenia danego rozwiązania. A narzędzia, pomimo, że kosztują 50%, można powiedzieć, całego budżetu, przynoszą w efektywności tylko i wyłącznie 5%. Więc uwaga powinna być postawiona we właściwym miejscu. I to, co powiedziałem, człowiek jest najważniejszy. Technologia ma mu pomagać. I właśnie to jest to, na co stawiamy uwagę. Cyfrowy bliźniak jako, można powiedzieć, 3. element tego wszystkiego, czyli digitalizacja. Najlepsze powiedzenie dla mnie jest takie, 1 obraz wart jest więcej niż 1000 słów. I to temu właśnie służy digitalizacja. Żebyśmy wiedzieli i rozumieli świat cyfrowy, świat rzeczywisty, jak je ze sobą połączyć, w jaki sposób to zrobić. Nasza architektura, do której zmierzamy, do którą wybraliśmy, polega właśnie na tym, że obierzemy i zrobimy cyfrowy model 3D fabryki, który będzie odzwierciedlony, czyli do technologii AI i VR będzie można go wykorzystać. Do tego mamy reprezentację danych w postaci wirtualnych danych ze wszystkich maszyn, które będą korzystały z tego, jakie są rzeczywiste dane na maszynach, czyli nic ręcznie do przenoszenia po to, żeby skumulować to w jednym miejscu i mieć możliwość budowania rozwiązań, czyli układania nowych layoutów, bardziej efektywnych, zbliżonych do człowieka, a przede wszystkim do naszego klienta.
Dobra. I to jest to. Przewrotnie wracając do początku naszego tytułu, tak? To jest Smart Factory, czyli nasza transformacja cyfrowa jest drogą do przemysłu 4.0, a tak naprawdę jest drogą do realizacji naszej strategii. Na koniec, jakby ktoś mnie zapytał, gdzie będziemy, jak zmieni się świat? Mamy Industry 1.0, 2, 3, 4, 5. Dzisiaj jesteśmy na 4. Mowa o piątce, tak, czyli o zorientowaniu człowieka i zrównoważonym rozwoju i tak dalej. Jest pytanie, bo ja tak sobie postawiłem. Czy będziemy tacy, jak w filmie Surogaci? Kto nie widział, niech obejrzy. A może nasze społeczeństwo będzie takie, jak opisane, współpracujące z technologią w książce Dana Browna Początek? Tego nie wiem. Ale zakładam, jestem prawie pewny, że jeżeli nie już, to zaraz, każdy z nas będzie miał swojego awatara. I tą informacją, tym swoim spostrzeżeniem bardzo Państwu dziękuję. I kto będzie jutro, to zapraszam na wizytę studyjną w Somaszu. Dziękuję bardzo.